Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj krótka audycja. Prawda Boża w pigułce. Co wynika z tych wszystkich dyktowań? Króciutko w punktach. Co mówią i powtarzają w kółko i ciągle ci wszyscy, którzy stali się ludźmi w duchu, zostawili już te swoje ciała fizyczne tutaj na ziemi, są duchami, są z nami, lubią być nazywani ludzie w duchu, w dyktowaniach, w pisemnych przekazach od zmarłych. I co nam te dyktowania mówią? Wszędzie jest podkreślane rzecz najważniejsza, a trudna do zaakceptowania dzisiejszemu człowiekowi, że wolą Boga było urodzić się jako człowiek z normalnych rodziców. I wolą Boga było urodzić się jako Jezus w Judei i mieć takie życie, jakie miał, i też taką straszną śmierć. To była wola Boga, Stwórcy całego kosmosu, wszystkich, wszystkiego, co istnieje. Taka była wola Boga. I jednocześnie Bóg to nasi rodzice duchowi, nasza najukochańsza mamusia i tatuś duchowy. Mamy rodziców fizycznych na podobieństwo Boga, ale naszymi rodzicami tak naprawdę to właśnie jest Stwórca. To są nasi rodzice duchowi. I tutaj przez serce mamy kontakt ze swoimi rodzicami duchowymi. Reinkarnacja jest faktem. Istnieje. Rodzimy się ponownie i ponownie. Wybieramy sobie sami, gdzie się chcemy urodzić, u kogo. Mieliśmy setki matek i ojców. Lgniemy do tych, z którymi nam było dobrze, albo zmuszamy się sami, żeby spotkać tych, którym musimy coś spłacić. I tu od razu przechodzimy do punktu trzeciego. Co posiejesz, to zbierzesz. To są słowa zapomniane Jezusa Boga. Ten świat opiera się na prawie przyczyny i skutku osadzonym na reinkarnacji. Akcja i reakcja. Co posiejesz, to zbierzesz. Jak echo w górach. Zawsze wraca to samo. Jak sianie czegokolwiek. Posiejesz ziemniaki, nie dostaniesz truskawek, chociażbyś się modliła, modlił przez dziesiątki lat. Ta boska miłość jest jednocześnie przyczynowo-skutkowa. Akcja i reakcja. Nie ma przepraszam, zmiłuj się, nie chciałem, jak ktoś kogoś skrzywdził, czy chociażby doszło do jakiegoś wypadku. Samochodem bardzo się często zdarza, ktoś kogoś zabił. To też zostanie zabity. Po prostu akcja i reakcja. Zawsze tak było, jest i będzie. Cokolwiek nie wymyślimy, jakiekolwiek religie nie wymyślimy. Oczywiście ta religia chrześcijańska Jezusa Boga została już w pierwszych wiekach przekręcona. Mówiłem o tym wielokrotnie i jeszcze będę mówił. Także nawet te wypadki, nagła śmierć, śmierć dzieci nie jest bez przyczyny. To jest konsekwencja danego ducha w poprzednim czy poprzednich życiach czynów. Tak to jest. I ostatni punkt, czwarty, żeby nie przedłużać. Każdy z nas ma wolną wolę. Ma olbrzymią moc samostanowienia. Jest osobnym wszechświatem. Ma w sobie olbrzymią boską energię i możemy robić tutaj na tej ziemi wszystko, czego tylko zapragniemy. Ale musimy rozumieć, że tutaj nie ma przepraszam, nie chciałem, ponosimy zawsze konsekwencje swoich czynów. Ale ten świat z miłością dla nas został stworzony. To słońce, seks, możliwość wychowywania swoich dzieci. Mamy rodziców fizycznych na podobieństwo rodziców duchowych.
Słońce jest wielkim darem. Możemy tu robić naprawdę wszystko, czego tylko zapragniemy. Mamy tą wielką, boską wolę, sami wybieramy, w co chcemy wierzyć, komu chcemy ufać, a komu nie, jak myślimy, jaki światopogląd sobie wybieramy. To wszystko jest nasza wolna wola. I do dzieła, niech każdy robi to, co mu się podoba, ale ze zrozumieniem jednego faktu. Co posiejesz, to zbierzesz. Każdy czyn przyniesie jak echo to samo, co uczyniliście. Każda akcja przyniesie reakcję. Także ten świat do nas należy. Ten świat jest nam dany z miłością. Niech każdy robi, co chce i co uważa za stosowne, ze zrozumieniem jednego faktu. Akcji i reakcji. Co posiejesz, to zbierzesz. To wszystko zawsze wróci, cokolwiek zrobimy. Ale mamy boską moc stwarzania, kreowania tej rzeczywistości. Niestety obecnie w świecie, w jakim żyjemy, złe siły górują. Ale myślę, że jak dobrzy ludzie zabiorą się do dzieła, zaczną działać, to ten świat się zmieni. Każdy musi zabrać się za siebie, zacząć od siebie. I wtedy będziemy mieli tą bezkrwawą rewolucję serc i to całe zło zostanie zdmuchnięte. Nie całkowicie, no bo zawsze ktoś kogoś będzie musiał mordować czy zabijać, bo musi się karma regulować, ale będzie tego dużo, dużo mniej. Przede wszystkim ludzie o pozytywnych, dobrych intencjach zaczną rządzić światem, a nie złe siły. Czyli wreszcie Jezus Bóg zapanuje nad światem, nad nami. I cieszmy się, bo Bóg już jest z nami. Urodził się w 2000 roku i przyjdzie do nas, gdy utorujemy mu drogę, czy jej. A teraz już to torowanie drogi się zaczęło. W sercach, w umysłach, w czynach wszystkich ludzi o pozytywnych, dobrych intencjach. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do miłego.